Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Cześć, witajcie. No, dzisiaj jest spokojnie, palemki pięknie sobie stoją, nie szeleszczą. Ale powiem Wam szczerze, że ostatnie 3 dni to były nasze najgorsze 3 dni w całej naszej podróży, odkąd jesteśmy w Hiszpanii. Tak, a wszystko zaczęło się, jak przejechaliśmy Gibraltar i wjechaliśmy do Taryfy. Zobaczcie sami, jak tam było. Jesteśmy w Taryfie. Jest tutaj miejsce najbardziej wysunięte na południe w całej Europie. No. I strasznie wieje. Jest chyba, nie wiem, z 60 km na godzinę, bo po prostu ledwo tutaj doszliśmy. No i schowaliśmy się tu za takim murkiem, ale i tak wieje, ale tutaj przynajmniej można stać. Tam to byśmy nawet aparatu, znaczy kamery nawet nie utrzymali. Ale jest tu jazda. Po tej stronie, po mojej prawej, mamy Ocean Atlantycki, po mojej lewej mamy Morze Śródziemne, a naprzeciwko mnie jest cieśnina gibraltarska. Ze względu na to, że są góry już na kontynencie afrykańskim i tutaj też jest dosyć taki pagórkowaty teren, to ten wiatr z całego Morza Śródziemnego się tu ściska i po prostu takiej prędkości nabiera, że masakra. No, podobno zawsze jest tutaj tak wietrznie. Tak. No nie myśleliśmy, że aż tak. Tak. Plaża jest cudowna. Piękny, biały piasek, ale... Ale chyba jedziemy stąd, bo ja nie lubię, jak w oczy. Tak kują po prostu te kamyczki z piasku, jak igiełki. Uciekając przed wiatrem i szalejącymi piaskami na plaży, trafiliśmy na to miejsce. I tutaj też wcale nie było kolorowo. No i słuchajcie, okazuje się, że nie tylko w Taryfie wieje. Jesteśmy teraz około 15 km od plaży, trochę w lądzie, koło miasteczka Pasinas. Tam jest to miasteczko. Jesteśmy na miejscu serwisowym, zrobiliśmy wczoraj serwis. No i się już stąd nie ruszyliśmy. Jest taki wiatr, tutaj rozmawialiśmy z Hiszpanami przed wiatr Levante. Od 3 dni strasznie tutaj wieje. No i postanowiliśmy, że nie ma sensu jechać na plażę, bo po prostu piasek zamienia się w latające igły i zostajemy tutaj. Także no musimy te plaże zobaczyć, musimy Wam pokazać te miejsca, bo są po prostu przecudowne. Przejeżdżaliśmy tam troszeczkę i jest po prostu no masakra, no. Także zostańcie z nami, już jutro ma być bezwiecznie i popodróżujemy trochę. No jak widzieliście, ledwo liznęliśmy tego wybrzeża, ale po prostu tak nas zauroczyło, że stwierdziliśmy, że musimy tutaj poczekać, no bo w sumie mogliśmy jechać dalej i po prostu przejechać trochę dalej przez tą złą pogodę, ale stwierdziliśmy, że nie, musimy tu zostać i po prostu zabrać Was na te piękne plaże. Także jak widać, dzisiaj już jest cichutko, spokojnie. Nawet żaden listek nie drgnie, więc co? Tak, no ale przeżyliśmy strasznie kosmos. Ciężkie chwile. Słuchajcie, przy 34 stopniach Celsjusza wiatr w porywach do 50 km na godzinę to jest po prostu masakra dla życia w wanie. Nie dało się robić nic po prostu. No. Nic. Ja wczoraj miałam taką migrenę pierwszą chyba odkąd jesteśmy w podróży. No. No było koszmarnie. Nie było w ogóle możliwości się schłodzić. No po prostu... Szok. Szok. No ale dzisiaj będziemy się relaksować i mam nadzieję, że Wy się zrelaksujecie razem z nami. No, także zbieramy się i lecimy. Tak. No i przyjechaliśmy na plażę, no tak naprawdę to już jesteśmy na niej cały dzień, bo jak tylko tutaj przyjechaliśmy, to było takie fajne, chłodne powietrze, nie wiał ten przeraźliwy wiatr, więc od razu po prostu wypluliśmy na plażę. No trwało to 2 godziny, po czym znowu zaczął wiać gorący wiatr, ale no cóż, spędziliśmy cały dzień.
w morzu. Dokładnie. Było gdzie się chłodzić, więc po prostu było super. Jesteśmy na Playa Taryfa, niedaleko miasteczka Taryfa. Jest to raj dla kitesurferów, dla surferów, dla windsurfingerów i po prostu tak, wszelkich sportów wiatrowodnych. A tak na marginesie Wam tylko powiem, że jest to najbardziej wieczne miejsce w całej Hiszpanii. No jak widzicie, tam z tyłu za nami jest to też raj dla vanliferów. Teoretycznie nie można tutaj nocować, ale praktycznie wszyscy tutaj nocują i podobno policja przyjeżdża raz na dwa tygodnie, przegania wszystkich, więc wszyscy gdzieś zjeżdżają na jedną noc, a potem i tak tutaj wracają, więc no my zaryzykujemy i też tu chyba zostaniemy dzisiaj. Nie, na pewno tutaj zostaniemy. A tutaj jest nasz mały obóz, który chroni nas od słońca i od tego gorącego wiatru, a jest to wiatr Levante, o którym Wam już wspominaliśmy na Cabo de Gata. Filmik pokaże się tutaj. Tworzy się on w Morzu Śródziemnym, no i później się tak rozpędza, że w cieśninie gibraltarskiej osiąga do 100 km. Nagrzewa się przez ląd, więc oczywiście powietrze następuje fala upałów, którą mamy właśnie teraz tutaj. Taryfa, Cadyk, Sevilla. Jest tutaj po prostu tak gorąco, że tak na marginesie dzisiaj w Madrycie 40 stopni pokazywało. No ale mamy morze. No tak sobie pomyśleliśmy, że jak nasz van by odleciał na tym żagielku, to by był van surfing. I może dolecielibyśmy do Maroka, bo mamy stąd około 30 km. Widać tam ładnie nad morzem. Kiedyś tam pojedziemy. No raczej. Albo polecimy. Na żagiel. Przystając, że mamy morze, no to się chłodzimy co godzinę. Czas się ochłodzić. No jak, Monika, wyspałaś się dzisiaj? No w końcu się dzisiaj wyspaliśmy, tak, było chłodniej. I chłodniejszy jest poranek, także och, w końcu odpoczywamy. No, w ogóle wczoraj jaka akcja, deszcz zaczął padać. 38 stopni w dzień, suszarka, a wieczorem po prostu się zrobiło tak wilgotno. No i zaczęło padać sobie. Temperatura spadła nagle do 20 stopni, ale po prostu tak się wyspałem. Ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje, a to nie mogę się zebrać z łóżka. Nie, no te temperatury tak skaczą. W końcu możemy sobie zrobić śniadanko na spokojnie, no bo tak to po prostu tak szybko robiło się gorąco, że trzeba było uciekać z wana na plażę. Więc dzisiaj sobie robimy omlet ze szpinakiem. A co to jest? Co dodajesz? Harissa. Jest to taka pasta właśnie z różnych rodzajów papryki. Mhm. Jest ona dosyć ostra. I tak fajnie podkreśla smak szpinaku. I nie jest omlet taki bardzo mdły. Żelazny. Żelazny. Teraz to już w ogóle nasz ciapek wygląda, jak po prostu by był niemyty 3 miesiące. No, prawie tak jest. A popadał wczoraj ten deszcz i normalnie ten cały kurz z niego się porobiły takiego grudki. Ale cóż, dobrze, że popadało, to jest dzisiaj trochę chłodniej i można sobie odpocząć. Wielkie jajka były, rozmiar XR. No i wbiłaś tak jak standardowo 5, a tu kurczę wypływają z patelni teraz. Mamy problemy z omletem. Jest tak wielki, że nie wiem jak go przekręcić na drugą stronę. Monia, Monia. Wow. Elegancko. No, wyszedł super. Spędziliśmy tutaj ostatnie 3 dni i były to najbardziej gorące dni podczas całej naszej podróży, odkąd jesteśmy w Hiszpanii. O tak, ciężko było usiedzieć nawet na plaży, więc większość czasu spędziliśmy w wodzie, w morzu. Plaża jest piękna, no nacieszyliśmy się nią, ale będziemy ruszać dalej. I jedziemy w naprawdę super miejscóweczkę, gdzie są tony, tony piachu. No ale żeby nie było, to nie jest plaża. Mamy przyjaciela.
Nie mamy swojego pieska, ale mamy tutaj tyle piesków sąsiadów, że nam to wynagradzają. Wczoraj wieczorem przyszedł do nas z kijkiem i po prostu dawał nam do zrozumienia, żeby mu rzucać. No i Paweł zaczął mu rzucać, on cały czas przynosił, aportował. No chodź. Dobra, poszedł do następnych sąsiadów. No i tak, chcieliśmy was zabrać na tony piachu. Mieliśmy czyli przejechać przez Bydmy, ale niestety droga jest zamknięta. Tak, no. Przyjechaliśmy na parking tutaj. Jest to Punta Paloma, jest piękna plaża. No i idziemy teraz zobaczyć następną plażę. Obładowanie, kosiołki. Także skutki wiatru Levante są nawet i tu. Wydma zasypała całą drogę. Tak, ciągle to odkopują. 2-3 dni temu byliśmy, była zamknięta. Myśleliśmy, że już teraz będzie otwarta, ale niestety... Cały czas zamknięta. Cały czas jeszcze tam robią, pracują, więc... ale to pięknie. No my nasze odwozowisko już mamy rozstawione. Plaża jest spoko. Piękna trochę jest. Taka bardziej jest... Więcej ludzi niż na tej więcej postawie. Ludzi, już tam na bananie można pojeździć, jakieś skutery są. Coś się więcej dzieje, ale tak. Ciągle jest mnóstwo miejsca, żeby sobie wypocząć. No i jest piękna woda, taka jak ja lubię, czyli turkusowa. Taka, gdzie daleko można wejść po takiej płyciźnie. My sobie tutaj poplażujemy i widzimy się w następnym miejscu. Hejka, no i jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy koło miasteczka Bologna. Zabieramy was w piękne miejsce i jedziemy tam na rowerze. Chodźcie z nami. No i słuchajcie, Monika niestety zrezygnowała, bo skończyła nam się droga. Jest tu taki piach. No ja nie daję za wygraną i próbuję znaleźć jakieś dojście do tego miejsca, do którego chciałem was zabrać. No cóż, szukam dalej. Może gdzieś tu się zaraz uda jechać. Patrzyłem teraz na mapę, to nie jest tak źle, nie jest daleko. Poddaję się. Nie ma drogi, jest piach. Próbowałem coś znaleźć, ale wygląda na to, że tu są same wydmy. Także wracam do Moniki i coś tam poszukamy na miejscu. Ale się dzieje. Właśnie taka droga była przez dłuższy czas, ale no niestety się skończyła w pewnym momencie. Dlatego zdecydowałem, że zawracam. No i znalazłem Monię. Monia, dobrze zrobiłaś, że się zawróciłaś. Wiedziałam, że tu powiesz, jak przyjedzie. Ja mam 6 zmysł. No. Tak to się kończy. Jak ja rezygnuję, Paweł pojedzie, a później mówi, jak wróci, to mówi, dobrze zrobiłaś, że nie pojechałaś. Nie zawsze tak jest, ale często. Tak. Dobra, idziemy się schłodzić? Tak. No to super. On our way to redemption. I forgot to mention that I have a strong... Jak? Super! Ale tak! Co, Monia, nie dajemy za wygraną? Ach, moje ręce. Daj, ci pomogę. Spaghetti hands. Spaghetti hands. Jak się nie da lądem, to idziemy plażą. Ale dojdziemy tam, nie? Tak. Słuchajcie, udało się, jesteśmy.
Dojechaliśmy do Piscina z Playa de Bologna, czyli tak. To są tutaj takie naturalne baseny, między skałami się gromadzi ciepła woda. No pięknie jest. Nie można tutaj dojechać samochodem, można przejść na piechotę albo właśnie rowerami, tak jak my. No ale rowerami też jest. Też jest trochę ciężko, ale super, warto. Super. Warto cudowne dla tej przejażdżki po plaży przy samym tak morzu. Cudownie. Dobra, idziemy się schłodzić, nie? Idziemy popływać, no, popływać. Także są tu takie formacje skalne, które tworzą takie naturalne baseny. Tutaj ta ściana chroni nas od fal i powolutku woda się tylko tu przelewa co jakiś czas z oceanu, a tutaj tworzy baseny. No dobra, no to już jesteśmy na basenach. Trzeba wykorzystać i sprawdzić, jaka jest woda. Testujemy wszystkie po kolei. Na szczęście nie ma tu dużo ludzi, bo nie każdemu się chce tutaj przychodzić. Także... Tak, no. To jest na plus. W takich miejscach, dokładnie. No miejscóweczka super, po prostu się tak to zrelaksowaliśmy, ale trochę zgłodniliśmy w tej wodzie, więc lecimy do Vana teraz. Czas ruszać w drogę powrotną, niestety. No ale jak będziecie tutaj w okolicy, to naprawdę polecamy to miejsce w 100%. No i dojechaliśmy w nowe miejsce. Stała się rzecz niesłychana. Co się stało na naszym miejscu? Oczywiście zaczął znowu wiać okropny wiatr. Już sami widzieliście, jak wracaliśmy na rowerach, ten suchy piach już dostawał rozpędu przez ten wiatr i oczywiście temperatura wzrosła momentalnie do 35 stopni i powiedzieliśmy, że dosyć i przyjechaliśmy tu. A jesteśmy? Jesteśmy tu do Conil de la Frontera i jest zamiast 30 paru, jest 27, jest fajnie, chłodno. Jest idealnie, żeby brzeg nawet. Także my już będziemy kończyć tą wyprawę z Wami po Costa de la Luz. Jak mogliście zobaczyć, jest to bardzo, bardzo piękne wybrzeże. Mało tak jeszcze zabudowane, dużo cudownych plaż, no ale pogoda bywa kapryśna. Może my na taką trafiliśmy? Może my taką trafiliśmy, dokładnie. No, klimat w Hiszpanii ogólnie jest trudny do życia. Fajny jest na tydzień, dwa wakacje, jeżeli ktoś jest spragniony tego słońca i ciepła. Tak. No, ale jeżeli przychodzą te upały 40-stopniowe, no to my już rozumiemy pojęcie siesta. Dokładnie. Bo w takim upale jeszcze, jak wieje ten wiatr, to po prostu naprawdę nie da się robić nic. No, mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek, że fajnie się z nami bawiliście. Zapraszamy za tydzień na nowy film. Dajcie łapkę w górę. Nowych widzów zapraszamy do subskrypcji. I do zobaczenia za tydzień. Hej. Trzymajcie się. Hejka.